Witamy Was na naszym kanale i zapraszamy na recenzję książki Mysz jak nie mysz, wydawnictwa Mila. Jest to książka niezbyt dużego formatu, idzie w porównaniu do ręki, w twardej okładce. Z tyłu widzimy, że jest to bajka z serii Perełki Mili. Jest to naprawdę piękna bajka o spełnianiu swoich marzeń. Tytułowa Mysz jak nie mysz to myszka marzycielka, która marzy o tym, aby pofrunąć, posłuchać pieśni księżyca właśnie latając. Aż tu pewnej nocy usłyszała, jak wiatr zaplątał się w jabłonkę. Albo... w gałęzi. W gałęzi jabłonki, tak. Myszka. Wiem. Myszka usłyszała, jak płacze ten wiatr w tej jabłonce i postanowiła mu pomóc. Jest prawie odważną myszą, jak sama o sobie mówi, ponieważ nie wiedziała, czy to jest wiatr, czy to nie jest jakaś sowa lub wąż, które zjadają myszy. I postanowiła to sprawdzić. Weszła na tą jabłonkę i zobaczyła właśnie, że jest tam uwięziony płaczący wiatr. Nie będę Wam opowiadała oczywiście całości. Dowiecie się historii tej, dowiecie się, jak przeczytacie książkę. Powiem tylko Wam tyle, że myszki marzenie o lataniu się spełni. Myszka naprawdę będzie fruwać, uciekając zresztą przed kotem. Polecam Wam bardzo gorąco do przeczytania razem z małymi, dużymi dziećmi tą historię. Jest po prostu piękna, pięknie napisana. Ma bardzo ciekawe ilustracje, jak już tutaj widzicie, przez cały czas Wam pokazuję. Bardzo fajne ilustracje. I na końcu mamy jeszcze wiersz po niczemu. Po co jest wiatr, po co są chmury, obłoki. O, taki nie za długi, jak widzicie. Polecamy Wam bardzo gorąco przeczytać tą książeczkę o spełnianiu właśnie swoich marzeń, myszki marzeń. Myszki, która niby była myszką, ale jednak nie do końca tą myszką się czuła, była prawie odważna, jak na myszkę przystało i te swoje marzenia w końcu spełniła. Więcej zdjęć książeczki znajdziecie na naszej stronie, na którą Was bardzo gorąco zapraszam. Link w opisie filmu. Również znajdziecie tam linki do strony wydawnictwa, gdzie książeczkę można kupić. Subskrybujcie nasz kanał. Polubiajcie na Facebooku, aby żadnej recenzji nie przegapić. A ja już Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.